Jeżeli interesujecie się cyberpunkiem, zapewne dobrze słyszeliście już ten pseudonim. Mr. Blue Eyes. Mr. Blue Eyes to jedna z najbardziej tajemniczych postaci w całym cyberpunku. Niezwykle potężny człowiek, który potrafi kontrolować mózgi innych, wysyłać ludzi w kosmos i współpracuje z najpotężniejszymi AI na całym świecie. A dzięki najnowszemu DLC Phantom Liberty dowiedzieliśmy się o nim całkiem sporo nowych rzeczy. Na tyle dużo, że jestem w stanie z dużym przekonaniem odpowiedzieć wam na pytanie, kim tak naprawdę jest Mr. Blue Eyes. Zostawcie subskrypcję, jeżeli lubicie tajemnice z gier, znajdziecie tu ich całkiem sporo. I wpadnijcie na Giga, turbo szefowego Discorda Wielka Redania, poświęconemu właśnie grom CD Projekt Red, w szczególności Wiedźminowi i właśnie Cyberpunkowi. A my, bez zbędnego przedłużania, zacznijmy dzisiejszy odcinek. Żeby jednak odkryć sekret Mr. Blue Eyesa, musimy cofnąć się do samego początku gry, gdzie po raz pierwszy w grze mamy okazję natknąć się na Niebieskookiego. Mowa tu oczywiście o misji Bunraku. Misja Bunraku to zdecydowanie jedna z najlepszych misji w całej grze. Ma wszystko to, co trzeba. Szpiegostwo, podejrzane postacie, nieznaną technologię, świetnie napisany wątek, a przede wszystkim nierozwiązaną tajemnicę. Z każdym kolejnym przejściem tej misji odkrywasz to coraz więcej powiązań, których wcześniej nie widziałeś, zbliżając się coraz to mocniej do odpowiedzi na pytanie, kto kontroluje Peralezów i kim tak naprawdę jest Blue Eyes. W pewnym momencie w cyberpunku mamy okazję pomóc Jeffersonowi Peralezowi w pewnych poszukiwaniach i pomagamy mu odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę stało się burmistrzowi. Ostatecznie udaje nam się odkryć, gdzie i czemu burmistrz został zamordowany. Wygląda w tamtym momencie na to, że to będzie koniec naszej przygody z Peralezami, aż w pewnym momencie dostajemy od jego żony interesujący telefon. Namawia nas ona na spotkanie w ich apartamencie. Kiedy zgodzimy się na jej propozycję i przybędziemy do ich apartamentu, Peralezowie opowiedzą nam o ciekawych anomaliach w ich domu. Jefferson zeszłej nocy odbył strzelaninę z kimś w domu, prawdopodobnie jakimś włamywaczem. Zaraz po tym wydarzeniu stracił przytomność i obudził się w łóżku. Mieliśmy włamanie. I to dosyć dziwne. W jakim sensie? To było parę dni temu. Obudził mnie hałas w środku nocy, więc wziąłem pistolet i wyszedłem z sypialni. Zobaczyłem obcego mężczyznę. Wyglądało, jakby sięgał po broń, więc strzeliłem. Trafiłeś? Nie wiem. Nagle mnie zamroczyło, straciłem przytomność. Obudziłem się rano we własnym łóżku, z potwornym bólem głowy. I żadnego pomysłu, jak znalazłeś się z powrotem w sypialni? Nie. Nie mam pojęcia. Elizabeth też nie. Jego ochrona twierdzi, że nic takiego się nie wydarzyło i pewnie mu się to wszystko przyśniło. Jefferson jednak jest przekonany, że taka sytuacja miała miejsce. Kiedy rozejrzymy się po ich domu, faktycznie znaleźć będziemy mogli ledwo co widoczne ślady krwi, które ktoś ewidentnie próbował posprzątać. Ślady krwi. Wyczyszczone, ale niezbyt dokładnie. Oraz załatane w ścianach ślady po kulach. Zaplombowane dziury po kulach. Podążając tymi śladami, znaleźć będziemy mogli ukryty pokój, który wybudowała ochrona, czyli Secure Service Inc., w skrócie SSI, w celu inwigilowania Peralezów i podglądania ich każdego ruchu. SSI to mała firma, która ma klientów w całym Night City, ale daleko im do korporacji takich jak Arasaka czy Militech. W trakcie naszego śledztwa odkrywamy ich ciężarówkę, znajdujemy tych całych agentów ochrony, zabijamy ich i włamujemy się do ciężarówki, gdzie odkrywamy, że mózgi Peralezów są zmieniane z dnia na dzień, że podmieniają im wspomnienia, a na dodatek nie są oni jedyni. A za tym wszystkim stoi właśnie firma ochroniarska SSI. Ciekawą rzeczą jest również, że SSI zostało polecone Peralezom od pewnego znajomego. O ile dobrze pamiętam, polecił mi ich ktoś ze znajomych. Co do tego pewności mieć nie możemy, ale zapewne temu znajomemu też zmienili wspomnienia, przeprali mózg i kazali namówić Peraleza na właśnie ten wybór tej małej, niezależnej firmy. A później zgaduję, że Peralezowi pewnie kazaliby namówić kogoś innego i to właśnie tak zgaduję, że taka mała firma ma dostęp do tak wielkich i wpływowych osób i jest w stanie kontrolować coraz to więcej ważniaków. Po tym jak to wszystko odkryjemy, będziemy stać przed wyborem, powiedzieć o tym wszystkim Peralezowi lub nie. Do czego namawia nas, co ciekawe, jego żona. Nie mówić nie dlatego, że jego żona chce dla niego źle, lecz dobrze zna Peraleza i dobrze wie, że popadnie w paranoję i będzie walczyć z ludźmi, z którymi po prostu nie wygra.
Ostatecznie na końcu gry okaże się, że Elizabeth miała rację. Jeżeli mu nie powiemy, ten wygra kampanię na burmistrza Night City i będzie wieść zapewne szczęśliwe i pełne sukcesów życie. Z kolei jeżeli mu powiemy, co jest grane, że kontrolują jego głowę, ten faktycznie popadnie w kompletną paranoję. Zresztą trudno mu się dziwić. Przed decyzją, czy mu o tym powiedzieć, czy nie, staniemy w Reconciliation Park, gdzie na spotkanie z Jeffersonem umówi nas Elizabeth. Jeszcze chwilę przed tym spotkaniem i w trakcie podróży na miejsce dostaniemy jednak ciekawy telefon. Tak? Nie ma żadnego znaczenia, co mu powiesz. Cokolwiek postanowisz, cokolwiek zrobisz, nic już nie zmienisz. Co? Wiemy, kim jesteś. Wiemy, czym jesteś. I wiemy, co chcesz osiągnąć. Stąpasz po kruchym lodzie. Nie przekrocz granicy. Ktokolwiek grał w najnowszy dodatek, po efektach może skojarzyć, że są one łudząco podobne do tych, które znaleźć możemy, kiedy przebywamy z Songbird, a ta używa dzikiej sztucznej inteligencji za Blackwalla. Tak samo w samym domu Peralezów znaleźć będziemy mogli zepsuty telewizor, do którego jeżeli podejdziemy, wydarzy się to. Co to było? Nie mam pojęcia. Coś jak chwilowa jazda na kwasie. Nawet fajnie, ale dziwne. Czy ten ekran często tak ma? Albo któryś z pozostałych? Nie rozumiem. No, tak jak przed chwilą. Nie widziałaś? Nie. Co takiego? Okej, nieważne. W tym wypadku również efekty niezwykle przypominają te wywołane dzikim AI za Blackwalla. Dlatego z całą stanowczością mogę stwierdzić, że technologia używana do kontrolowania mózgów przez SSI to jakieś potężne AI, które tak samo jak to Songbird potrafi dosłownie włamywać się do mózgów innych. Kiedy przybędziemy na to miejsce spotkania z Peralezem, na miejscu oprócz Peraleza znaleźć będziemy mogli też bacznie wszystko obserwującego Mr. Blue Eyesa. Kto wie, może to dosłownie on chwilę przed spotkaniem z Peralezami do nas dzwonił. Nie jest to pierwsze ani ostatnie spotkanie z nim, ale może jeszcze przed następnym spotkaniem powinniśmy znaleźć pewien databank osoby o imieniu Sarah Dorset, bo ta o tej technologii kontroli mózgów miała okazję dowiedzieć się naprawdę dużo, a o wszystkim dowiedzieć możemy się w misji Sprawa Sandry D. Sandra Dorset to postać, którą ratujemy w praktycznie pierwszej misji w Cyberpunku 2077. Ważna korporacyjna osobistość, która z jakiegoś powodu wpadła w ręce kosiarzy. Po jakimś czasie od tamtych wydarzeń dzwoni ona do nas poinformować nas, że kiedy uprowadzili ją kosiarze, ta zgubiła ważny dla niej przedmiot, pewien databank, i prosi nas o to, byśmy go dla niej znaleźli. To właśnie z powodu tego databanku Sandra Dorset została porwana, a później miała zostać rozebrana na części, ponieważ na nim znajdują się informacje o właśnie SSI, tej firmie ochroniarskiej, oraz o powiązaniach tej firmy z kolejną firmą o nazwie Night Corp. Drzazga, którą mamy odzyskać dla Sandry, nazywa się Projekt Carpe Noctem. Projekt Carpe Noctem, tylko do użytku wewnętrznego Night Corp. Wyniki testów wypadły pomyślnie. Sztuczna inteligencja CN wykazała się zdolnością obejścia systemu zabezpieczeń, programów użytkowych, narzędziowych i systemowych, z którymi mają styczność pracownicy Night Corp niższego szczebla. Żaden z obiektów testowych nie był świadomy przeprowadzanego na nim eksperymentu. Zgodnie z poleceniem, CNZ skupiła się przede wszystkim na obiekcie HK-13, który w momencie rozpoczęcia eksperymentu został sklasyfikowany jako spokojny i empatyczny. Po okresie podświadomego warunkowania, zgodnie z naszymi założeniami, zaczął przejawiać oznaki psychopatii. Kluczowym momentem okazała się sprzeczka o kawę, podczas której HK-13 udusił jednego z kolegów, po czym wyskoczył przez okno z 16 piętra placówki badawczej. Rozpoczynamy kolejną fazę projektu. W tym celu należy wgrać CN07 do urządzeń, z których korzysta nasz właściwy. Z maila tego możemy dowiedzieć się, że nie SSI, a Night Corp stoi za technologią pozwalającą im zmieniać umysły innych i wpływać na ich podświadomość. Ale najważniejsze to nazwa. Sztuczna inteligencja CN07 zdecydowanie pasuje do tego, co wam pokazałem wcześniej, a co łudząco przypomina efekty pozostawione przez AI Songbird.
Mowa jest też tam o właściwym obiekcie. Prawdopodobnie tym właściwym obiektem jest właśnie Jefferson Perales, co dowiedzieć będziemy się mogli z innych drzazg Sary. Kiedy odzyskamy dla niej databank, będziemy musieli do niej zadzwonić i poinformować ją o tym, że nam się udało. A potem będziemy musieli się spotkać w jej domu. W domu tym przeprowadzić będziemy mogli z nią interesującą rozmowę, ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze są notatki, które porozrzucane znaleźć możemy właśnie w jej mieszkaniu. Między innymi bardzo interesujący wpis 37. Wpis 37. Jezu, te pliki. Może lepiej byłoby nie wiedzieć. Każdy może być ich potencjalną marionetką, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. A te loty na księżyc? Co oni tam hodują? Nie jestem pewna, czy było to ludzkie. Nie zdążyłam zrobić skanu. Miałam czas na rozbrojenie zabezpieczeń tylko jednego folderu. W dodatku jestem prawie pewna, że coś mnie zauważyło. Nie wiem tylko, czy to... czy ich Netrunner. Z wpisu tego dowiedzieć się możemy, że Night Corp często organizuje loty na księżyc, gdzie coś hodują. Brzmi to wszystko potwornie mrocznie. W mieszkaniu znaleźć będziemy też mogli wpis 38, z którego dowiedzieć możemy się, że ktoś ją śledził, kto prawdopodobnie używał rosyjskiego języka. I znaleźć możemy też wpis 36, w którym to mowa jest o człowieku imieniem Anon 42. Który nakierował ją właśnie na serwery Night Corpu, z których to wyciągnęła te wszystkie dane, za które trafiła do kosiarzy. O tej całej technologii będziemy mogli jeszcze zamienić dwa słowa z Sarą Dorset. Warunkowanie ludzi za pomocą SI? Szalone czasy, co? Jak to w ogóle możliwe? Za długo by tłumaczyć. Grunt, że dzięki temu będą mogli wpłynąć na każdego. To jest dopiero przerażające. Dobrze, że są wśród nas netranerzy, którzy potrafią dokopać się do takich informacji. Oby zrobili z nich użytek. A zatem, za praniem mózgu stoi sztuczna inteligencja CN07, kontrolowana przez Night Corp, który ściśle współpracuje z SSI, czyli tą firmą ochroniarską. A może nawet cała ta firma ochroniarska jest kontrolowana właśnie przez Night Corp. Dziwnym trafem to właśnie z Night Corpem wiele wspólnego ma Jefferson Perales. Od samego praktycznie początku współpracował on z nimi, między innymi to właśnie korporacja Night Corp opłaciła mu studia za młodu. I to właśnie z Night Corpem ostatnio Jefferson Perales nie za bardzo się dogaduje, co usłyszeć możemy zaraz po tym, jak po raz pierwszy wejdziemy do ich domu. Mike, to jest główny punkt mojego programu, nie wycofam się tylko dlatego, że Night Corp... Wiem, że je fiuty ściskają i kto im właśnie do tyłków, ale mam to gdzieś. Jefferson oraz jego żona często zdają się konwersować z człowiekiem o imieniu Eric Boucher, który doradza Jeffersonowi w dużej ilości rzeczy, m.in. w tym, jak powinien prowadzić kampanię, czy kogo w swoich szeregach powinien zwolnić lub zatrudnić. Ten Eric Boucher zdaje się być prawą ręką Jeffersona, a on też pracuje dla Night Corpu, a pomaganie Peralezowi to tylko i wyłącznie wymówka. Pana Niebieskookiego możemy spotkać również w jednym z zakończeń Cyberpunka 2077, w którym wykonujemy ostatnią misję i wylatujemy w kosmos. Zakończenie to jest również niezwykle tajemnicze, bo nie wiemy w nim tak naprawdę nic. Nie wiemy nawet, czy Vi przeżywa, czy umiera. Nie wiemy, czy skok się udaje, czy nie, ani nawet, co obiecał nam w zamian Mr. Blue Eyes. Ciekawy cień jednak pada na to zakończenie, gdy wykorzystamy informacje, które posiadamy z DLC i z misji Bunraku. Loty na księżyc organizowane przez Night Corp, o których była mowa w jednym z notatek Sary Dorsen, a loty na księżyc organizowane przez Mr. Blue Eyes w DLC, albo lot w kosmos organizowany właśnie też przez Mr. Blue Eyes w jednym z zakończeń. Zdaje się, że zarówno Night Corp, jak i Mr. Blue Eyes mają wiele wspólnego z księżycem oraz kosmosem, a przede wszystkim nasza misja, którą w Crystal Palace mamy wykonać, zdobyć dane klientów. Potwornie bogatych klientów, którzy na takie loty do Crystal Palace mogą sobie pozwolić, a przede wszystkim potwornie wpływowych klientów, których przy pomocy CN-7 można by było w przyszłości kontrolować. Zupełnie tak, jak to miało miejsce w przypadku Peralezów. Wygląda na to, że zarówno Mr. Blue Eyes, jak i Night Corp są ze sobą mocno powiązani. W zakończeniu, ale nie samego Cyberpunka, a w zakończeniu DLC, Mr. Blue Eyes również możemy spotkać.
Stoi on m.in. w magazynie, kiedy za zadanie mamy udać się do windy, czy kiedy pokonamy wszystkich komandosów i udamy się z Songbird na ostatnią podróż, o czym powiedziałem wam już w odcinkach z ciekawostkami z Cyberpunka. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć, no to prawy górny róg. W obu tych przypadkach, zarówno w magazynie, jak i na peronie, po prostu bacznie on sobie nas obserwuje. Na pewnym etapie tej ostatniej misji DLC możemy też zapytać Songbird, kto je w ogóle ten lot w kosmos organizował. I dostaniemy wtedy naprawdę interesującą odpowiedź. Nie powiedziałaś mi jednej rzeczy. Kto załatwił ci ten lot? W sumie to nie wiem. Przysłał Proxy. A ten, wiesz, niepodobny do nikogo. Drogi garnitur, czarne włosy, niebieskie oczy. Zadał mi kilka pytań, na które tylko ja znam odpowiedź. Chodziło o Blackwall? Między innymi. Nie rozmawiajmy o tym. A to wszystko kosztowało ją zaledwie kilka rządowych tajemnic. Po raz kolejny pojawia się motyw lotów w kosmos i chęci pozyskania tajnych informacji. Zresztą Songbird leci na Księżyc, bo tam podobno mają jej pomóc właśnie z dzikim AI, które ją opanowało. Na Księżycu, jak wiemy od Sary Dorset, coś hodują, całkiem możliwe, że z ludzkiego DNA. Pewności nie mamy i możemy tylko przypuszczać, że to, co jest tam hodowane, to właśnie może sztuczne, która jakoś łączy się z ludźmi i tworzy. A może taką właśnie hybrydą jest sam Mr. Blue? Ale to, co powiedziałem, to tylko i wyłącznie domysły. A czas pogadać sobie na temat dalszych, pewnych, naprawdę interesujących informacji. Gary Prorok wspomina niejednokrotnie o właśnie Panu Niebieskookim. W swoich naprawdę odklejonych teoriach ma on czasem rację, jak przykładowo z tym, że Saburo Arasaka żyje i jest przetrzymywany w podziemiach. To jakoś tak brzmiała ta jego teoria. Co oczywiście w jednym z zakończeń nam się potwierdza. Wspomina on też o niebieskookich stworzeniach z Alpha Centauri, które właśnie przybyły na Ziemię. Lecz kim są ci, którzy śledzą nasz każdy krok, zapytacie? To władcy przemysłu rozrywkowego na Alpha Centauri! I ta teoria też ma mnóstwo zgadzających się dowodów na to, by ją potwierdzić, ale może ją zajmiemy się kiedy indziej. Wszystkich ważnych polityków, korposów czy odklejenców, takich jak Gary, łączy również oto taki pierścień. Pierścień ten możemy znaleźć m.in. na palcu Jeffersona Peraleza, Mr. Blue Eyesa, Garego, Hellmana czy Artura Jenkinsa, o którym chciałbym trochę teraz pogadać, ponieważ ma on więcej wspólnego z Mr. Blue Eyesem, niż wam się zapewne wydaje. Pomijając jego wygląd, który naprawdę przypomina Mr. Blue Eyesa, to spójrzcie tylko na tą scenę. Dobra, wiesz co robić. Zaczynaj. Nie wiem jak wy, ale ja już gdzieś ten efekt widziałem. Między innymi wtedy, kiedy użyte zostało AI za Blackwalla przez Songbird i przez nas samych. Przecież to jest identyczny efekt. A w dodatku spójrzmy sobie na tą scenę z trailera z 2018 roku i zobaczcie, kto tu się na to wszystko patrzy i uśmiecha. I zobaczcie, co tam się w tle dzieje. Dokładnie ten sam efekt, co widzieliście wcześniej. Mamy tutaj również kosmos i jak na moje, samego Mr. Blue Eyesa. Tylko że bez tych swoich jeszcze charakterystycznych oczu. Tak samo pojawia się w 31 sekundzie trailera. A jeżeli przysłuchamy się, o czym mówi Jenkins po tym, jak zakończymy z nim rozmowę w prologu, to wszystko nabierze sensu. Potrzebuję analizy procesu legislacyjnego w sprawie koncesji na bazy księżycowe. Tak. Tak, chodzi o Morze Chmur. Czarne kliniki, utrzymywane pozaziemską jurysdykcją. Oczywiście, że nieoficjalnie. Bazy księżycowe, czarne kliniki utrzymywane pozaziemską jurysdykcją, brzmi to wszystko naprawdę podejrzanie. Wszystkie te osoby oprócz pierścieni łączy jeszcze jedno, są po prostu ubrane na czarno. Nie licząc mnichów, bo oni mają żółte stroje, a również takie pierścienie czasem posiadają. Tak samo jak różne inne NPC-ty. Wszyscy są ubrani na czarno. Sama Songbird wspomina również o człowieku, który wykorzystywany był jako proxy i przyszedł z niebieskimi oczami. Przysłał proxy, a ten, wiesz, niepodobny do nikogo. Drogi garnitur, czarne włosy, niebieskie oczy. Niebieskie oczy w grze mają tylko ludzie, którzy są kontrolowani przez kogoś lub albo coś lub kogoś kontrolują. Za przykład niech posłużą lalki w Domu Chmur, czy oczy Jackiego Wellsa, kiedy kontrolował Flatheada, ewentualnie jeszcze jak wysyłając sobie pieniądze.
Wątpię, że w międzyczasie, kiedy spotykamy Mr. Blue Eyes, to on traduje właśnie gdzieś tam na giełdzie Bitcoinem, chociaż z tą sceną z trailera by pasowało, ale zakładam, że tak nie jest. Bardziej, że on sam kogoś kontroluje, albo jest przez kogoś kontrolowany. Być może przez sztuczną inteligencję. Stąd moja pierwsza teoria. Jak dla mnie Mr. Blue Eyes jest dosłownie nikim. Człowiekiem może stworzony na Księżycu, co tłumaczyłoby brak jakichkolwiek informacji, kiedy go przeskanujemy. Wysłanym przez sztuczną inteligencję, którego kontroluje, a która to zawładnęła Night Corpem oraz SSI. A wpływy jej zobaczyć możemy w całym Night City. Wysyła ona Mr. Blue Eyes'a, który w jednym z zakończeń wysyła nas podane do Crystal Palace, co pomoże jej praktycznie przejąć świat. Za pomocą ciała Mr. Blue Eyes'a kontroluje i podgląda, czy wszystko idzie zgodnie z jej planem. Natomiast druga teoria jest taka, że Mr. Blue Eyes to początkowy gracz, ale bardzo niebezpieczny, który przy wykorzystaniu sztucznej powoli przejmuje naprawdę duże wpływy, przede wszystkim w Night City, ale zaczyna również działać na pełną skalę, budując m.in. jakieś bazy badawcze na Księżycu, czy kupując sobie swoją własną rakietę. To człowiek z potężnymi ambicjami przejęcia władzy. Kombinuje z Songbird, by uzyskać dostęp do kolejnej potężnej zakazanej sztucznej inteligencji. Próbuje wykraść dane z Crystal Palace, a dzięki CN07 potrafi zmieniać w głowach ludzi wspomnienia, myśli, a nawet i ideologię, powoli kierując sobie świat do własnych stóp. Jest oczywiście jeszcze teoria z tym, że to kosmita, ale to może temat na osobny odcinek. Te wydają mi się jednak najbardziej rzeczywiste i najbardziej poparte faktami. Bez wątpienia Mr. Blue Eyes odgrywać miał dużo większą rolę w cyberpunku. W samym zwiastunie pojawia się dwa razy i wątpię, żeby to był przypadek. Na pewnym etapie twórcy mówili, że do cyberpunka pojawią się dwa DLC i tak szczerze uważam, że miał być on bohaterem właśnie jednego z tych DLC lub odgrywać miał większą rolę w podstawce. Chociaż nie możemy być pewni, czy jest on sztuczną inteligencją, czy człowiekiem, który tą sztuczną inteligencję wykorzystuje, wiemy, że stoi za największymi wydarzeniami w Night City. To on zorganizował lot w kosmos Songbird, to on stoi za kontrolowaniem mózgów Peralezów i to on nas wysyła w kosmos w jednym z według mnie najlepszych zakończeń. Kimkolwiek jest Mr. Blue Eyes, to bez wątpienia jedna z ciekawszych postaci w grach, z jakimi miałem styczność kiedykolwiek. Zostawcie subskrypcję, jeżeli lubicie tego typu materiały. Ten odcinek wymagał sporo poświęcenia i szukania różnych informacji. I wpadnijcie na Giga, turbo szefowego Discorda. Tam możecie podzielić się swoimi opiniami, jak i również teoriami co do niebieskookiego dżentelmena. Jeżeli lubicie sekrety i tajemnice, z pewnością spodoba wam się odcinek o sekrecie FF06B5, który wyskakuje wam teraz na ekranie. Możecie sobie w niego kliknąć. A my widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Sen.